W całym mieście będzie się działo bardzo dużo wydarzeń muzycznych. Zaczynamy wczesnym popołudniem na Plantach i to nie w jednym miejscu, ale aż 4 mikrosceny wpisane w krajobraz parku dookoła Starego Miasta. W Altanie i na Plantach zagrają zespoły młode, lokalne, krakowskie. Na główną scenę festiwalową zapraszamy na Powiśle, gdzie od godziny 17 4 podmioty wykonawcze międzynarodowe, bo zaczniemy od zespołu z Macedonii Północnej, Dina Jaszari, potem pojawi się Kasia Linz, Piotr Zioła i Miłosz akustycznie ze specjalnym projektem z udziałem gości. A dla wytrwałych mamy jeszcze afterparty na Poczcie Głównej i tutaj była mowa, że 24, ale tak naprawdę wydarzenia przyciągną się do 25 czerwca, bo o 4 rano zapraszamy do Parku Jordana, gdzie wpisując się w tradycję Nocy Kupały powitamy o świcie muzyką Lato wraz z artystami z Litwy, Polski i Ukrainy. Na Plantach pojawią się stacje, na których będzie można na warsztatach nauczyć się pleść wianki i te umiejętności wykorzystać, startując w konkursie Najpiękniejszy Wianek na Powiślu, a z aktywności interdyscyplinarnych zapraszamy również małych i dużych na Wesołą, gdzie piknik naukowo-przyrodniczy skupiony między innymi na tym, że celebrujemy rok Kopernika. Wszystkie informacje, godziny, lokalizacje scen, po to wszystko trzeba zerknąć do internetu, zarówno na mediach społecznościowych Krakowskiego Biura Festiwalowego, jak i na stronie Wianków w Krakowie. Wszystkie niezbędne informacje się znajdują.